Mateusz Kaniowski, ze mną Popek, witam serdecznie. Dobry wieczór. Zostałeś dzisiaj zagłuszony, znowu. Tak, ale ja nawet nie chciałem krzyczeć, niech sobie tam zagłuszają ten... spoko, no, kurwa, tak, chłopaki mają do załatwienia, tam mają jakieś, wiesz, kontuzje, nie kontuzje, trylogia, wiesz, się spierdoliła taka, że chuj, no, ale... Król Albanii. Ja sobie czekam. Napakowany. Tak, czekam. Podziarany. Tak. Zęby złote. Tak, kurwa. Oczy niebieskie. Oho. I musi słuchać kłótni dzieciaków. Tak. I nie może się odezwać. Muszę słuchać małych popków. Słuchaj, masz to napisane. Właśnie dzisiaj 24 godziny chcę być szczęśliwy. To znaczy, że dzisiaj kurwa nie piję. A czy dzisiaj byłeś szczęśliwy, jak słuchałeś tego wszystkiego? Tak szczerze. Byłem szczęśliwy po części, że to już dobiega końca. Że to jest to. Jutro mam jeszcze face to face z normalnym w jakimś programie. Jadę w góry z rodziną na 3 dni z dzieciakami, żeby odmulić czachę, pochodzić do Maria z Grondy. Serdecznie się Mario pozdrawiam. Mario, my tam zajebiście gości razem z Damianem i ten. I spędzimy razem czas, po wpierdolą mi tych sportowych herezji do czaszki i tak wejdę do kratki. Czy Norman Park cię jakkolwiek irytuje, czy ty masz do niego stosunek taki pozytywny? Ja jestem fanem Normana Parka, dlatego podjąłem tę walkę. Gdybym nie był jego fanem, gdybym go nie szanował tak jak Tupaka za muzykę, nie podjąłbym z nim tej walki. Mi się on bardzo podoba, jest bardzo fajny, bardzo przerażający momentami gdzieś tam w tych swoich walkach, ale ja to bardzo, bardzo lubię, ja to bardzo kupuję. Chciałem powiedzieć, kurwa, mówię, co mam za użycie z ogórkami walczyć, mówię, kurwa, to dlatego powiedziałem, jak mam dostać w pierdol, to od Parkera, a jak mam wygrać, to z Parkerem. Kurczę, z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że on tak dość mocno, może nie tyle agresywnie, co tak presował cię, żeby doszło do tego pojedynku. On tak mocno na to naciskał, że nim... Absolutnie nie, kiedyś nie? Podeszedł i zapytał się, Popuś, czy dałbyś mi szansę, żeby stąd zobaczyć. Nie zdążył dokończyć tego słowa, ja się zgodziłem. A to teraz postawiłeś nowe światło, bo ja myślałem, że on tak w mediach sobie to wywalczył, a on najpierw tą pogadał. On gdzieś tam kiedyś może mówił w mediach, ja tego nie śledziłem, ale tutaj na konferencji do tyłu podeszedł i zapytał się mnie, czy bym z nim zawalczył. Ja powiedziałem tak. Ja mam wrażenie, że ty się tak troszeczkę uspokoiłeś życiowo. Tak, jakoś wynormalniałem, kurwa. Bo nie... No właśnie nie mogę uwierzyć, tak stoję z tobą i tak słucham. Wniosku jest. No słuchaj, to nie wypowiedzi, nie ma tej ekspresji, która była w Chintaka. No widzisz, no to jestem. Co się stało z Popusiem? Nie wiem, kurwa, tabletki nasenne jakieś mi podali. Nie, po prostu główka pracuje, wiesz, nie jestem najebany, nie jestem naszpany, wiem co mówię. O, to może w ten sposób. No to pięknie. Powiedz mi w takim razie, skoro wiesz co mówisz, w jaki sposób ty możesz pokonać Normana Parka? Siłą ciosu. Czy widziałeś kiedyś, żeby Norman Park chwiał się po ciosie? Nie widziałem, ale mam nadzieję, że zobaczę. A ty widziałeś? Widziałem może z raz, jak walczył z Mateuszem Gamrotem. Oprócz tego on słynie z tego, że ma twardą głowę. Dlatego dziwię się, że mówisz, że jesteś w stanie go ostrzeć. Chociaż wiadomo, twoja ręka waży dużo więcej niż chłopaków u niego w kategorii. Tak, ta, i tutaj się dopatruje mojej wygranej właśnie w ten sposób. Nie, nie ukrywam, że liczę tutaj troszkę na łód szczęścia, bo nie ukrywajmy, że nie tylko umiejętności liczą się danego dnia w klatce i wydolność. Liczy się też ta luka w gardzie, gdzieś tam coś, bam, wejdzie, kurwa, po wszystkim. Na to liczę. No tak, tylko wiesz, ja tak patrząc z perspektywy normalnego zawodnika, nikt nie lubi walczyć z takimi zawodnikami jak Park, bo on ciągle narzuca swoją presję i ma nieprawdopodobną wydolność. Ty jesteś z wagi ciężkiej. Wiadomo, że takiej wydolności nie masz jak wypracować jak on. Tak, nie mam. No, on nie ma takiego uderzenia jak ja, dlatego... Dlatego dziwię się, że ty się nie boisz tak troszeczkę tej walki, wiesz. Kurwa, no przecież ja pierdolę, no wygram albo nie, no przecież nieraz przegrałem, nieraz wygrałem, tak? Także tutaj z czego się baczę, po prostu kolejna walka, no. Oczywiście będzie nerwówka przed wyjściem jakieś tam, wiesz, bo nawiązać już łapska, każdy to czuje, Parkę, ja, kurwa, Gamrot, kurwa, w szkole tam nie skażesz, przed walką ma obawy, lęki jakieś tam, coś tam, jak to pójdzie, coś, jakieś przemyślenia, ale nie do tego stopnia, żeby mnie to sparażowało, bo pierdolę, palec mnie boli na przykład. Chociaż... Oj, oj! Ale tutaj nie mówię... Wiemy. Ja nie, wiesz, no nie jestem w stanie tutaj być lekarzem i tak dalej, jakimś wyrośnią fejmu, ale rozumiem Polaka, współczuję Ferrariemu. No przecież za takie pieniądze żaden paluszek nikogo nie powinien powstrzymać, jeżeli to nie jest kontuzja, tak? Przecież no, wiedział co robi, wiesz, bije się z nim trzeci raz, tak? Chociaż głowa może siadać też, nie? Ja też miałem epizody z głową, że naprawdę, kurwa, no... byłem przerażony gdzieś tam momentami w przygotowaniach, gdzieś tam ten, ale to wszystko jest głowa. Trzeba po prostu się zebrać sobie placebo i jebać, kurwa, nie?
O, wraca stary Popuś, o którym mówiłem, że już go nie ma. Wywołałeś wilka z lasu. Ile dzisiaj ważysz? Jakieś 116-117. Czy uważasz, że Norman Park, będąc dużo mniejszym, może cię obalać jako zapaśnik? Czy raczej w ogóle nie rozpatrujesz? Będzie mu bardzo ciężko, ja nie wiem, co on kurwa tam kombinuje. Tutaj mu cały czas mówi mi o tych zapasach, wiesz, że będzie mnie obalał. Ja sparowałem z jego sparing z partnerami, jak on się przygotował do Gamrota. I przyjechali ci chłopacy, którzy sparowali z nim. Sparowali ze mną w Zakopanem i razem u Maria z Grondy. I naprawdę, w pierwszej rundzie nie mogłem, ciężko było mi się odnaleźć, no, skurwiałem ich po prostu, nie? Mieli obitą mordę przez gardę. Także, no jak go pierdolę po żonie, to może paść, nie? A czy to jest pod względem skilli najlepszy z twoich rywali? Mi się wydaje, że tak. No bo na to by wychodziło w końcu zawodowo. Tak, tak, jeżeli mówimy o tym, to na pewno. A czy ty myślisz, że z tych ludzi, którzy są tutaj na fejmie, właśnie w tym cudzysłowie dzieciaki, bo to są chłopaki w moim wieku w porównaniu do ciebie, czy ty mógłbyś kiedyś stoczyć pojedynek z którymś z nich? Kogo mam najebać? No Ferrariego, Polaka, stoją mu obok. Mógłbym, ale... Ale ja tu chłopaków lubię, to jest raz. Ja chyba żebyśmy się dogadali, nie wiem, wiesz, ja to nie mam takiego czegoś. Ja jestem dorosłym mężczyzną, kurwa. I tutaj wszystko już rozum mówi samo przez się, że wybrałbym, co by było dla mnie najlepsze albo najbardziej ambitniejsze. A jest tu ktoś, kogo nie lubisz w tym całym gronie? Nie, chyba jeszcze nie. Kurde, to naprawdę zrobiłeś się taki pacyfistyczny. Ja się napierdalam, ale lubię, ale kocham ludzi. No i to jest piękne. Czyli co? Myślisz, że teraz będziesz częściej walczył, skoro już wszedłeś w ten tryb sportowy, o którym tyle wspominałeś? Jeżeli bym tę walkę wygrał, biorę następną od razu. Jeżeli bym przegrał, robię sobie sporo przerwy i znowu wchodzę w klatki. A w ogóle myślałeś już na tym kto, gdzie, jak? Nie, to wyjdzie samo. Włodarze zadzwonią, rzucą propozycję i się dogadamy tak jak zawsze. Dobra. Jeszcze chciałem cię zapytać na sam koniec o to, że kiedy była ta cała cisza na konferencji, ty miałeś taki moment, żebyś chciał zabrać ten mikrofon i powiedzieć coś od siebie? Chciałem powiedzieć, kurwa, dajcie spokój. Myślę, że tak to mogło wyglądać. A czy ktoś z tych młodych ludzi, którzy tutaj walczą, ci imponuje, że myślisz sobie, kurde, jaki spoko, gość fajnie, że tacy ludzie są w tym internecie, na tej gali? Polak i Ferrari na przykład. Oni mi się podobają, robią zamieszanie, takie żywczyki, nie? Tylko, że tutaj coś nie pykło im w przygotowaniach i tyle, nie? No, ten wkurwiony, że się przygotowywał tak długo, ten też wkurwiony, a gdzieś tu ludzie obecni zlewają to, że ma kontuzję, bo umie chodzić. No kurwa, to, że umie chodzić, to nie znaczy, że jest sprawny, wiesz. No, to wiadomo. Dobra mina do złej gry, nie? I wiem, o co cię miałem zapytać, przypomniało mi się. Boski Roman zadebiutował, więc ludzie z automatu co zaczęli pisać? No. Żeby walczył ze mną, tak? No oczywiście, że tak. Chciałem zapytać, czy ty w ogóle bierzesz coś takiego pod uwagę, czy... Jak to w ogóle działa? Czy jest zgoda między wami, czy nie? Bo już się pogubiłem. Znaczy nie, bo im pokłóceni nie jesteśmy, ale dziwna propozycja. Ale w tym świecie zawsze są dziwne propozycje. No, tak. Ja mówię ci tylko to, co czytam. Tak. No czyli mi kurwa co czas pokażę. Jeżeli będzie Boski się napinał, to może kurwa, może tego dojdzie. Ja go nie mam na celowniku jako potencjalną moją ofiarę w następnej walce, ale... Chuj wie, może będę bił się z Karłem, kurwa, za na 14. I to chcielibyście zobaczyć. Dzięki Popuś za wywiad, wszystkiego dobrego.